Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy sobie w bardzo nietypową grę, jak widzicie też. Gra, która nazywa się Shotgun King. Jest to gra, w której będziemy wcielać się w figurę szachową. Ostatnio coś dużo szachów na kanale, w sensie relatywnie dużo, bo to już chyba druga gra, która jest jakąś tam wariacją szachów, którą tutaj będziemy na kanale sprawdzać. Zobaczymy sobie, jak tym Shotgun Kingiem też będziemy. Mamy kilka modów, nieskończący się, mamy też mod, który nazywa się, tryb, który nazywa się Tronem. Musimy odzyskać tron, docierając do 12 piętra w zamku, w jego głównej wieży. No dobrze, zobaczmy sobie, mamy też różne poziomy trudności. Zaczniemy sobie na normalnym, zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. Najwyżej przyjdziemy na łatwiejszy, jeśli będzie tragedia. Zobaczmy teraz historię tej gry. Czarny Król był bardzo ekstrawaganckim i nieprzyjemnym władcą, jak też lata przechodziły. Więcej i więcej z jego poddanych zaczęło skłaniać się bardziej w kierunku Białego Króla, który oferował wyższe stawki i zdecydowanie lepszą pracę. Następnie oni właśnie, wszyscy ci podwładni Czarnego Króla, zabrali jego zamek, jego rycerze zrezygnowali z usług świadczonych mu, a nawet jego własna żona królowa go opuściła. Tragedia się mu przydarzyła, no ale skoro sobie na to dosługiwał, zanim jednak odszedł, to ostatni czarny biszop, czyli ten, jakże to po polsku się nazywa, kurczę, nawet nie wiem, no w każdym razie goniec chyba się to nazywa, tak mi się wydaje, ten, który lata na skos, przyszedł do Czarnego Króla i powiedział mu: byłeś bardzo złym królem, jednak twoje rządy wciąż były święte. Utrzymasz dalej możliwość zyskania swoich wcześniejszych podwładnych, a właściwie ich dusze będziesz mógł odzyskać i będziemy może jeszcze mieli powód, żeby bać się twojej wściekłości. Tak, w związku z tym wysłuchaj mojego ostrzeżenia. Wściekłość ludzi, jakże wściekłość człowieka, jakkolwiek może być potężna, niczym boska, jest zawsze jego końcem, to zawsze przyczynia się do jego końca. Ale Czarny Król, który został opuszczony przez wszystkich, nawet nie został mu jeden pionek przy jego tronie, została mu tylko jego bardzo ceniona posesja, którym był królewski shotgun, no bo przecież to jest całkowicie normalne. Chociaż jego honor był w strzępkach, to jednak tliły się w nim ognie przepowiadanej wściekłości i gniewu. Ostatecznie, czy to miał być, ten gniew miał być moim, jego przekleństwem? Co niby mógł jeszcze bardziej stracić? W jego mrocznej głupocie król załadował więc shotgun i wyszedł do swoich poddanych, aby przyczynić się do ostatniego checkmate'u. No dobra, czyli co tu się dzieje? Mamy szachownicę, mamy naszego króla. I co? I możemy strzelać? Po prostu tutaj się coś widzę porusza, nasz ten bishop. Czy możemy... Jak to w ogóle wygląda? Powiedzmy, że chcę... A mogę iść? Zrobię sobie kroczek. Jak strzelę w ten sposób, to... O, bardzo mało zadam obrażeń. Strzelę na przykład tak. To teraz muszę przeładować? Nie ma amunicji. Muszę przeładować, okej. Okay. Proszę bardzo, nie ma. Mamy duszę naszego klucza konia. Możemy użyć, żeby się poruszać tak samo, jak właśnie koń robi. Czy nas tutaj ktoś nas zaboli? Nie, to nas nie zaboli. Moglibyśmy się tutaj przenieść w takim wypadku. Ojoj, to musimy się tego pozbyć. W takim wypadku. O nie! To była bardzo, bardzo szybka porażka, muszę przyznać. Tak, spróbujemy jeszcze raz, bo szczerze mówiąc nawet nie ogarnęliśmy do końca, jak to ma zadziałać. Mamy pierwsze piętro. Mamy taką amunicję, mamy też tarcze. A to są tarcze, które nas chronią przed błędami. Ja popełniłem dwa błędy, bo dałem się tak podejść temu skurczybykowi, dlatego dostałem wpiernicz. Dobra, podejdziemy do przodu. Teraz tak, on mnie tutaj nie może sieknąć, to też mnie nie może sieknąć. Konia sobie rozwalimy od razu. Strzelimy jeszcze raz w te pionki. Czas na przeładowanko. Ten tutaj do nas doskoczy, ale my go zaraz rozstrzelamy, bo on nas absolutnie w żaden sposób nie zagraża. Robimy kolejne przeładowanie. Wejdziemy sobie tu. Ten nam tutaj nie jest w stanie nic zrobić z tej pozycji. I teraz tak, ten pójdzie tu, a to też nas specjalnie nie boli. Spróbujemy strzelić. Nie mamy już amunicji. A co się dzieje, kiedy nie mamy amunicji? O, to jest pytanie. Możemy podskoczyć... A nie, bo jeżeli tak podskoczymy, to nas zabije, okej. Okay. Jak on się porusza, to jest... A, bo to jest król. Czyli musimy poczekać, aż on popełni jakiś błąd.
Dobra, czy mogę go teraz w tym momencie... Odzyskajmy jedną amunicję. Ach, znowu popełniłem błąd. Dobra, wycofam się i strzelę z dystansu. Ładuję sobie broń teraz. On mi nie jest w stanie nic zrobić. Król jest pokonany i runda jest zakończona naszym zwycięstwem. Okej. A więc coś takiego. I możemy teraz wybrać sobie, co dostaniemy. Jednego pionka co 4 tury, co ciekawe. Albo system chodzenia na boki. Prawy przycisk myszki. Klikamy na nasz cel i strzelamy w następnym ruchu. Dziwne troszkę. Jeden pionek. I ten jeden pionek jest tajemniczym kolejnym władcą. Zastąpi króla, jeśli on umrze. O kurde, to chcę to w takim wypadku. Są jakieś nasze dodatkowe możliwości, jak widzę. A, to jest na minus, a to jest na plus. Schowali Heira, schowali tego właśnie sekretnego Heira, więc nie będziemy go mogli znaleźć, następcę. I tak łatwo przynajmniej. Tylko się zastanawiam. Mamy siły 4, ale im dalej, tym jest trudniej zadać pełną liczbę obrażeń. O cholera, faktycznie nie zauważyłem. Dobra, trzeba się cofnąć. To trzeba rozwalić zdecydowanie. On nam nie zagraża. Czy ktoś nam zagraża w tym momencie? Wątpię. Jedziemy sobie tak. Teraz się cofniemy. Oh shit. Tak się cofniemy. Teraz zastrzelimy tego kolesia. Zrobimy sobie kroczek jeszcze. Czy to jest nasz sekretny król? O nie. Musimy się jakoś przemieścić jednak. To wciąż nie jest takie oczywiste. Pyk. Tego rozstrzelaliśmy. To jest ten sekretny, tak? Dobrze rozumiem? Ale w sumie to musimy przeładować. Przeładowanko. Król ma dużo życia w tym momencie. Podejdziemy sobie tak, strzelimy w tych dwóch. Tutaj się wolę schronić jednak. Mamy trzy dodatkowe amunicji, to jest nam bardzo przydatne. Podejdźmy tu. Strzelamy w króla, skoro mamy okazję. On się za daleko nie może ruszyć. Podejdę tutaj i strzelę jeszcze raz. Ale tak, właśnie, ktoś tutaj był sekretnym następcą tronu, więc musimy jeszcze się nim zająć. Na szczęście nie jest to aż tak problematyczne. Nawet jeżeli on podejdzie, to my jesteśmy w stanie go pokonać bez większego problemu. Dobra, to jest... To są takie modyfikatory, jak rozumiem, które wpływają też na przeciwnika, nie tylko na nas. Okej, na przykład tutaj pionki dostaną dodatkową prędkość i też bishop. A tutaj z kolei jeden... ten rycerz, jeden koń będzie wyrzucony, ale będą trzy dodatkowe pionki z lepszą prędkością. Kurde, no dobra, chcę to, bo tu jest dodatkowa moc strzelania, weźmiemy sobie to, zobaczymy, jak te pionki z dodatkową szybkością zadziałają. Ciekawa wariacja szachów, ten shotgun jednak dużo zmienia, nie będę ukrywać. No tak, znowu będzie R gdzieś, fuck. No trudno, on się dopiero pojawi tak, jeżeli my zabijemy króla. On no tutaj chyba nie grozi, więc mogę sobie na ten strzał pozwolić. Tu też nic strasznego nie dzieje. Więc strzelę w ten sposób. Proszę bardzo. Robimy sobie cofkę o jeden kroczek. Ja wiem, że on ma jeszcze swoich tych... następców, ale... Dobra, wieża jest pokonana. Teraz ja podejdę tu. Robimy się tak. I tak. To mnie niespecjalnie rusza, ja sobie po prostu tutaj pochodzę trochę. Dokładnie o to mi chodziło, żeby pozbyć się wszystkich możliwych następców, zanim oni się w ogóle zmienią w króla. Elitarny gem, czyli taki elitarny kryształ. Jedna dodatkowa regeneracja amunicji i zasięgu ognia. Mamy też jeden, ale pojawia się króla. Króla, pojawia się królowa, chciałem powiedzieć króla. I tutaj też jest królowa. Nie da się uciec od tego. To ja chcę jednak to. Królowa i tak będzie niestety. Więc musimy się teraz troszeczkę bardziej wystrzegać sytuacji. Her się gdzieś schował. Chyba tu, ale... Królowa ma bardzo powalone jednak ruchy, więc musimy uważać. Idę bardzo mocno. Podejdziemy sobie blisko, na ile to możliwe. Damy kilka strzałów. Teraz tak, to nie jest królowa, ale królowa, jeżeli... Dobra, chcę iść tutaj, więc to nie jest jakiś taki duży problem. Ono może iść tak, ono może iść tak, czyli w teorii tutaj jestem bezpieczny. Proszę bardzo. To teraz próbujemy króla zaatakować. A nie, bo mamy tu królową, okej. Okay. Cofniemy się o kroczek, może byśmy ją spróbowali zdjąć. Ona jest całkiem wytrzymała niestety. Ale z drugiej strony...
właśnie, nie jest w stanie nic zrobić, jeżeli chodzi o potęgę shotgunu. Idziemy sobie tak. Tu oddamy kilka strzałów jeszcze. On nam nie jest w stanie zagrozić. A ja sobie bym chciał się zbliżyć do pionków. Oj, oj. Czy to mnie teraz nie zaboli, choćby nie wiem co? Czy on mnie zszachmatował w tym momencie? Ach, nie zszachmatował mnie. Dzięki Bogu, że miałem jeszcze tą duszę tutaj naszego konia. Dobra, musimy troszkę odzyskać amunicji. Proszę bardzo. No, było niebezpiecznie w tym momencie już przez chwilę. Przestraszyłem się. Gdyby nie ta dusza, to by było trudno. Ale teraz ją straciliśmy, więc to może być problematyczne. Teraz tak, królowa dostanie dodatkowe HP-ki i król. To mnie aż tak strasznie nie boli. Tak, to mnie aż tak strasznie nie boli. A mamy trzy pociski naraz do wystrzelania, więc... Może będą mieli trochę więcej życia, to nie jest dla mnie problem. Zresztą, a mogę w ogóle strzelić z dystansu? Jak bardzo to jest pożyteczne? No tak bym powiedział średnio. Ale zawsze jest to jakiś damage, więc... Więc wpakujmy go sobie, przeładujmy broń. Ta, ty mi tutaj chce zaś, ja to widzę. Zaraz, to nie jest mi w stanie nic zrobić. Mamy, proszę bardzo, bishopa. No musimy się tutaj usunąć. Fuck. Nie, to jest zły pomysł. No i muszę uciec daleko. A, tylko czy ja mam gdzie uciec w tym momencie? Tak, no bo... Ale ona mnie w tym momencie nie jest w stanie walnąć. W tym konkretnym momencie. Tak. Tylko tak, że tutaj nie jestem bezpieczny na boku. A tutaj... Tutaj jestem bezpieczny. Okej. Zróbmy tak. Skoczymy teraz tu. Ach, nie mogę tutaj przeskoczyć. Cholera jasna, królowa. Królowa jest dość problematyczna. Na szczęście mogę na szczęście ją po prostu zabić. I to też działa całkiem nieźle. Odstrzelimy jeszcze kolegę. Zaraz, jak to? Nie mogę go po prostu... A, nie mam amunicji. Okej, przodujmy. Proszę bardzo. Tutaj jeszcze tych powinniśmy sobie pokonać. I musimy teraz odskoczyć gdzieś na bok. Po prostu go zastrzelić już. Przodowanko. No i po sprawie. Mamy też duszę królowej, więc to jest akurat bardzo dobry wynik dla nas. Dwa dodatkowe pionki. Fuck. Ale minus 2 HP. Idziemy w to. Będziemy mieć dodatkowy jeszcze pocisk. Mamy teraz 4 shotguny na raz. Więcej tych pionków coraz bardziej się pojawia. Ale dla nas to też nie jest takie najgorsze, bo my możemy oddać od razu strzał z dystansu w takim razie. Proszę bardzo. Mamy aż 4 załadowane. A, okej. Okay. Dobra. Już trzeba się pilnować trochę. To miłe, że są te 4 tarcze, bo bez nich to by było trochę ciężko. Tutaj przeskoczymy. I bym się najchętniej właśnie pozbył. Teraz skoczymy tu. Proszę bardzo. Tak, wieża mi w tym momencie jeszcze nie gro... Uff, tutaj mi zagrozili trochę. Ale teraz ja po prostu przeskoczę tu. Nie mogę. To bardzo ciekawe. Co mi tutaj zagraża w tym momencie? Nie widzę za bardzo, żeby coś konkretnego... A, nie mam amunicji, okej. Już myślałem, że mi coś konkretnie zaraża. Zagraża właściwie. Dobra, łeb rozwalony temu. Lecimy sobie tutaj bliżej. Ładowanko oczywiście się musi odbyć. Akurat też tutaj troszkę. Skrzynia. O, został promotowany. Okej, niech będzie, niech ma to. Niech mu będzie. Ten drugi też zaraz będzie promotowany. Co mnie trochę martwi. Więc muszę jakoś się stąd wydostać. Przeskoczymy tutaj. Ach, cholera. Najchętniej bym zabił tego króla. Ale to nie jest takie proste. Proszę bardzo. To było jednak proste, jak się okazało, finalnie. Możemy zagrać dodatkową turę po użyciu karty duszy. Nie mamy karty duszy w tym momencie. Mamy dodatkową amunicję i jeden dodatkowy strzał duszą. Ale ile tutaj wpadnie rzeczy? Wszystkie będą spowolnione, ale jednak. Dobra, zróbmy to.
bo dużo pionków wpadnie. Pionki nie są dla mnie jakimś wielkim problemem. Chociaż robi się ich naprawdę dużo w tym momencie już. No dobra. A, no tak, no i biorąc pod uwagę, jak z pionków, to wszędzie może być drugi król. No, podejdziemy trochę bliżej. Możemy przynajmniej dużo strzałów teraz oddać, zanim się skończy amunicja. Ładowanko też możemy spokojnie zrobić. Proszę bardzo. Jest to naprawdę, tak jak mówiłem, to nie jest taki wcale... A, to nie jest taki wcale najgorszy wybór, że tych pionków jest aż tyle. Bo tutaj mi jeszcze w tym momencie nikt nie ma na celowniku za bardzo. Teraz to się troszkę zmieniło. Ojoj, okej. No to jest niefajne, to jest zdecydowanie niefajne. Ale mogę tu przeskoczyć, dostaję na środkową turę. Strzał. No tak, no króla teraz zabić tak trochę kiepsko. Będę sobie tutaj po prostu. Mogę jeszcze raz... A, nie mogę. Kurczę, to byłby głupi ruch, nie ma co ukrywać. Okej, no i tak się zastanawiałem, czy mogę ją po prostu zastrzelić. Teraz akurat na pewno nie mogę. O, tylko... A to jest król, on na skos jednak... Dobra, na skos mógłby zaatakować. Ci tutaj zostali spromotowani, ale... To jestem w stanie jakoś przeżyć. Dobra, podejdę tutaj po prostu. Tyle było z waszych dodatkowych pionków. Jest tam jeszcze król tylko do pokonania. Nawet pozwolę mu trochę podejść. Chodź kolego, chodź. I tak cię czeka już tylko jeden możliwy los. Jakim jest śmierć z mojej ręki. A robi się coraz trudniej tak naprawdę. Dwa biszopy. W 20 turze. To nie tak strasznie. To sobie zrobię. High focus mi się może przydać. Dużo to zmienia. Dodaje mi dodatkową moc ataku. A to zawsze jest fajne. Niech oni tam ukryją swojego aera, to mi nie przeszkadza. Mam teraz 6 ataku, więc dużo więcej robię z tego dystansu nawet. Dobra, zaraz przejdziemy sobie tu. I tu. I tu. I strzelamy dalej. No tak. On nam jeszcze nie jest w stanie nic zrobić. Tak, to już mi trochę zagraża. Ale... Ouu, nie zauważyłem tego, nie zauważyłem, że tarcze na mnie... O, to był duży błąd. A, absolutnie nie ogarnąłem tego, że tarcz nie mam. I mi po prostu rozwalił. A czy mogę spróbować jednocześnie od tej samej rundy, czy to od nowa? Jest od nowa, od pierwszego piętra zaczynamy znowu. Zdecydowanie mniejszą ilością jednostek, tak jak to do tej pory było. Więc wszystkie te poszczególne bonusiki, które odzyskaliśmy, no to niestety w tym momencie tracimy je. I musimy od nowa zaczynać naszą przygodę. Ach, no tak. Tutaj też jest... wszędzie jest niedobrze. Tutaj tylko jest bezpiecznie w miarę. Teraz tu z kolei jest niedobrze. Bo schowam się za pionkami po prostu. Ale to rozdanie jest trudniejsze niż to, które przed chwilą graliśmy. Chyba tu mogę na pewno podejść. Ach, Jesus Christ. Dobra, tego konia wysadzimy w powietrze. Proszę bardzo. Nie chcę pionkom pozwolić na za dużo. Więc spróbuję do nich podejść. Żeby je wysadzić. Proszę bardzo, to tylko król. Mogą po prostu przeładować. No dobrze, moi drodzy, tak wygląda mniej więcej Shotgun King. Dosyć nietypowa propozycja, znowu wchodząca w te szachy, tak jakoś się złożyło. Jest ciekawa, mogę powiedzieć. Nie wiem, czy... Przykuje mnie na dłużej do monitora. Na krótką chwilę jako ciekawostkę, żeby zagrać 20 minut, tak jak teraz to z wami właśnie zrobiłem, pewnie. Ale jeśli mam być absolutnie szczery, czy poświęcę temu więcej czasu, pewnie nie. Więc jeśli szukacie czegoś jako, nie wiem, macie kolegę, który lubi bardzo szachy, chcecie pokazać mu coś ciekawego z gier komputerowych, to jest dobry wybór. Podobnie jak i ta wcześniejsza Pawn Barian, którego graliśmy jakiś czas temu.
Natomiast jeśli chcecie szukać czegoś dla siebie z kategorii roguelike'ów, to nie wiem, czy dużo czasu przy tym konkretnie spędzicie. To wam mogę powiedzieć z moich odczuć takich osobistych. Tak czy siak, dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Jeśli się wam podobało, dajcie znać w komentarzu, co myślicie o grze. A jeśli wam się nie podobało, to tym bardziej dajcie znać w komentarzu. Zachęcam też do zostawienia lajków, a na pewno do subskrybowania kanału, to mi bardzo pomaga. A my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, hej!